Dzień dobry, moim gościem w swoim biurze, albo w mieszkaniu, albo gdzieś tam, zaraz się dowiemy. W Sejmie, proszę Państwa, w Sejmie. Jest Marek Suski, kłaniam się nisko. Witam Pana, witam Państwa. Humor dopisuje, uśmiechnięty, wesolutki. Naprawdę po prostu piątek. Rozumiem, że to z tego powodu. Nie, myślę, że nie. To już taką mam wadę od dziecka. Już nawet w szkole do kąta mnie stawiano. Ty, Suski, co ty się tak uśmiechasz? No, co ja mam na to poradzić? Zawsze miałem taki radosny humor i taki, można powiedzieć, życzliwy stosunek do życia. I bardzo się cieszę. W najtrudniejszych chwilach. Choć politycznie chyba nie jest do śmiechu, prawda? Bo, nie, rzeczywiście sytuacja jest poważna. To no to teraz spróbujmy to jakoś ustalić, jaki jest stan koalicji o poranku, o godzinie 8:04. Wygląda na to, że czeka was teraz proces karania posłów, najpierw posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zagłosowali przeciwko ustawie. No i co z nimi zrobimy? Sądzę, że będą wykluczeni z partii, bo była zapowiedź na klubie. Prezes powiedział jasno, że oczekuje w tej sprawie jasnego i jednolitego stanowiska od członków Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest sprawa formacji duchowej. To już nawet nie jest kwestia przynależności do partii, tylko no, dobrzy ludzie powinni rządzić Polską, a jeżeli ktoś nie szanuje zwierząt i godzi się na takie okrucieństwo, bo przecież... A tam jest mniej więcej 20 posłów PiS. Ja mówię o posłach należących do Prawa i Sprawiedliwości. Nie mówię o posłach Solidarnej Polski, ani o Porozumieniu. Ale pytanie było o członków Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Więc... Czyli chcecie wyrzucić wszystkich z partii, to by byłoby wyrzucenie z partii również obecnego ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ministra rolnictwa i byłego ministra środowiska, właściwie wszystkiego, Henryka Kowalczyka. Był ministrem różnych resortów, więc stąd trudno. Sądzę, że prezes tutaj pokaże konsekwencje. Natomiast co do byłych koalicjantów, no bo już koalicji od wczoraj nie ma i rozmów też na razie nie ma i nie są planowane. Co do byłych koalicjantów, no to moim zdaniem ktoś, kto ma takie spojrzenie życzliwe dla okrucieństwa, nie powinien być ministrem sprawiedliwości. No, szczególnie ministrem sprawiedliwości, to jest, bo to tylko jest funkcja, pańskie zdanie, której... Czy to jest również zdanie Jarosława Kaczyńskiego? Wczoraj wymienialiśmy poglądy i w zasadzie wszyscy po tych głosowaniach mieli podobne poglądy, ale prezes jeszcze zapowiedział, że zwoła kierownictwo partii, chciałby taką decyzję uzgodnić, ale wczoraj była spora grupa. Ale pan wie, że pan właśnie ogłasza koniec świata na antenie Radia RMF? Nie, tak. To nie jest koniec świata, to jest koniec koalicji i prawdopodobnie rząd mniejszościowy. Ale w Polsce rząd mniejszościowy już kilkakrotnie rządził i nawet długo rząd Buzka, prawie półtora roku, czy rząd Bieleckiego. Tylko, że wie pan, jak to jest. Rząd mniejszościowy oznacza albo konieczność kaptowania posłów i przeforsowywania swoich ustaw no za cenę pewnych ustępstw, albo nie podejmowania żadnych ważnych decyzji, bo po prostu będziemy administrować. Zresztą taki rząd i tak nie przetrwa do wyborów w normalnym ustawowym czasie, prawda? No to, czy przetrwa, czy nie przetrwa, to jeszcze jest przed nami. Natomiast rzeczywiście łatwo nie będzie, to prawda. Ale rządy mniejszościowe, to tak jak tutaj mówiłem, w dwóch wypadkach dotrwały do końca kadencji. W przypadku rządu Olszewskiego, a nawet w przypadku rządu Marka Belki, ja wiem. Nie, to ja wiem dobrze. To jednak też rząd mniejszościowy działał. Cztery miesiące, sekundę, panie pośle, bo, może nawet dłużej. Panie pośle, bo ja słyszę, co pan do mnie mówi i nie do końca w to wierzę. Tak. Dlatego, że... Nie wierzy pan w to, co mówię, czy nie wierzy pan, że nie ma koalicji? Nie wierzę w to, że to się skończy aż tak daleko posuniętymi decyzjami, bo mam takie poczucie, że w takim razie trzeba ten film przewinąć do końca, do napisów. A napisy są takie, że będą w takim razie przyspieszone wybory. Bo ja nie wierzę w to, że da się rządzić krajem z mniejszościowym rządem przez 3 lata. No, to rzeczywiście jest trudne wyzwanie, no ale 3 lata to okres długi. Natomiast tak ja jak wiem, powiedziałem, 2 lata jak dla brata, rządy w Polsce mniejszościowe i one
potrafiły trwać do końca kadencji. Natomiast jak będzie, nie wiadomo. To przecież jest przyszłość nieznana. Dobrze, ale na dziś koalicji nie ma i jesteśmy zdecydowani na rząd mniejszościowy. Dobrze, to teraz pytanie zasadnicze. Czy pan, czy ta sytuacja pan może się zmienić? Pan mówi, na dziś koalicji nie ma i na dziś jesteśmy zdecydowani na rząd mniejszościowy, no ale może jutro albo dziś po południu sytuacja się odmieni. No tak, ale to jak się odmieni, to wtedy będzie inna sytuacja. A co musiałoby się stać? To ale proszę powiedzieć, co musiałoby się stać? Na dziś, po wczorajszych, a właściwie po dzisiejszych głosowaniach, bo to było po północy, nie ma koalicji. Nasi byli koalicjanci, myślę, powinni pakować biurka. Proszę Państwa, to jest hardcore, to co Państwo słyszą, ja zresztą też. Proszę mi w takim razie powiedzieć, to co się musiałoby stać, żeby ta sytuacja się zmieniła, żebyśmy nie żeby nas wyszedł przed mikrofony Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin i powiedzieli: trudna sytuacja za nami, mieliśmy swoje problemy, ale wiecie Państwo, jak to w starym dobrym małżeństwie, idziemy razem. No, stary dobry trójkąt, ale to już było. Teraz to jest kwestia już, tak jak mówię, naszych kolegów. Ale co musiałoby się zmienić? Czy to jeszcze raz. No czy jest muszą panowie, czy może być w ogóle... To muszą panowie sami pomyśleć, co by się musiało stać, bo na dzisiaj no to nie są nawet planowane rozmowy, zatem nie wiem, co by się musiało stać. No, ale jeśli tak, to zaraz, to sekundę, bo w takim razie musiałaby nastąpić rekonstrukcja rządu również i ta rekonstrukcja rządu musiałaby polegać na tym, że Mateusz Morawiecki musiałby złożyć do prezydenta wniosek o odwołanie ministrów z no, partii koalicyjnych oraz, jak rozumiem, ministra Ardanowskiego. No, to jest podpisanie kilku dokumentów, nie jest to jakaś skomplikowana sprawa, a zapowiedź nowego otwarcia była już od jakiegoś czasu. Dobrze, ale czy w takim razie jeszcze jedna rzecz, no bo pan, na razie mówiliśmy o tym, co może spotkać posłów PiSu, a propos partii koalicyjnych, czy w takim razie wszyscy ci, którzy głosowali wczoraj przeciwko ustawie o ochronie zwierząt, będą wyrzuceni z klubu Prawa i Sprawiedliwości? To może być konsekwencją. Oczywiście tu jeszcze będzie sytuacja rozmów, bo z tego co wiem, jedna czy dwie osoby nie mogło się zalogować, ale to będą, tak jak powiedziałem, decyzje późniejsze. Na dziś prawdopodobnie jeszcze dziś takie decyzje w przypadku członków Prawa i Sprawiedliwości zapadną. Nie ma koalicji, mówi Marek Suski. O tym, dlaczego akurat ustawa o zwierzętach tak bardzo poróżniła Prawo i Sprawiedliwość ze swoimi koalicjantami oraz o tym, w czym doradza swojemu ojcu Kinga Duda? Na rmf24.pl i w interi.pl słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Dziękuję Państwu za uwagę. Panie pośle, to jakkolwiek muszę powiedzieć, że robi to no na chciał mnie... Pan, żebym powiedział coś, co będzie istotne. No, nie, no to mówi pan to, co jest bardzo istotne i to jest, ja bardzo panu za to dziękuję, mówi pan bardzo jasno i klarownie, tak jasno jak rzeczywiście, jak nigdy. Ale to ja mam takie pytanie, dlaczego akurat ustawa o ochronie zwierząt stała się tak ważna? Wie pan... Bo to jest bardzo ważna ustawa. To nie jest kwestia tylko przyjęcia jakiejś tam ustawy. To jest ustawa, która mówi o tym, jakimi jesteśmy ludźmi. Czy no, miłość do zwierząt to jest emanacja miłości danej od Boga? Jeżeli ktoś nie kocha zwierząt, to najprawdopodobniej trudno szukać miłości u ludzi. No chyba, że to było ze strony tych posłów, którzy myśleli, że to są żarty i zrobili to na złość. No jeżeli ktoś w koalicji robi na złość, no to jak współpracować? Nie. To jest wymiar moralny, to nie jest tylko kwestia przyjęcia jakiejś tam dobrze, bo ustawy. To jest naprawdę bardzo ważna ustawa, na której nam zależało. To jest, tak jak mówiłem, podczas panie pośle, jak długo pan, panie pośle, jak długo pan jest, dzień, jak długo pan jest w Sejmie? Jasny dzień w historii Polski. Przyjęcie tej ustawy jest czymś, na co czekaliśmy i co nas bardzo cieszy. Natomiast no niektórzy chyba nie zrozumieli, jak to jest istotne. A na klubie prezes mówił, że będą wyciągnięte surowe konsekwencje dla tych, którzy
nie zagłosują za tą ustawą. Dobrze, panie pośle, panie pośle, ja zadałem poważne pytanie. Jak długo pan jest w Sejmie? Jak długo pan jest w Sejmie? Pan jest w Sejmie od 20 lat, circa about. No, tak, będzie 20 lat. No i teraz tak, przecież pan widział wszystko już w tym parlamencie, co się działo. Rządy powstawały i upadały. Były ustawy i kryzysy potężne. I teraz nagle ustawa o ochronie zwierząt, moralnie ważna, ale politycznie nie pierwszorzędna, staje się powodem rozwalenia całej koalicji. Dla nas pierwszorzędna najbardziej. To jest jedna z tych ustaw, tak jak mówiłem, formacyjnych, z których wynika, czy ktoś ma zdolność moralną do rządzenia, czy nie. No, my chcemy rządzić Polską. Czyli ci, którzy głosowali przeciwko tej ustawie, nie mają... Polaków, żeby Polska była lepsza, żeby była krajem takim, który może się zaliczać do krajów nowoczesnych, pośle, humanitarnych. Sekundę. I to jest właśnie tego rodzaju wagi ustawy. Czy ci, którzy głosowali przeciwko tej ustawie, nie mają zdolności moralnej do rządzenia? Wie pan, ja mam wątpliwości. Pan ma wątpliwości, czy mają? No mam wątpliwości, czy mają. Dobrze, to proszę mi wytłumaczyć jedną rzecz. Pan, jak mówiłem, 20 lat w Sejmie, myślę, że pan pewne rzeczy rozumie lepiej niż ja. Nie wiem. Okej, okay, spróbujmy jedną rzecz. Bardzo panu dziękuję. Spróbujmy jedną rzecz sobie jakoś wyjaśnić. Bo ja rozumiem, że przynajmniej wolnorynkowa część posłów Konfederacji jest przeciwna tej ustawie, bo ona jest przeciwna każdemu ograniczeniu praw przedsiębiorców. I to rozumiem. To jest całkowicie oczywiste, że Janusz Korwin-Mikke i jego akolici nie będą głosowali za ustawą, która zakazuje czegokolwiek. Super. To jest dzień dobry. Dziękujemy. Ale dlaczego Solidarna Polska, która zawsze była bardziej, w cudzysłów, socjalistyczna, koniec cudzysłowu, niż Prawo i Sprawiedliwość, nagle stała się tak bardzo wolnorynkowa? O co tu chodzi? Nie wiem. Są różne interpretacje, tak jak powiedziałem, może to było na złość, może próba elementu prowadzenia negocjacji, jakaś taktyka negocjacyjna. Natomiast co do Konfederacji, to wcale moim zdaniem to nie musi też być wywołane tym, że oni są jacyś specjalnie liberalni, czy nie lubią narzucania przepisów, bo przeciwko tej ustawie, kiedy występowali, to powoływali się na to, że no, taką ustawę to trzeba najpierw uzgodnić z Unią Europejską. No, ludzie, którzy są przeciwko w gruncie rzeczy bycia Polsce w Unii, przeciwko tej ustawie występowali, mówiąc, że no, trzeba ją uzgodnić w Unii, zanim się ją przeprowadzi. Trzeba wstrzymać proces legislacyjny. Więc to jest też trochę hipokryzji w tym, bo z jednej strony nie chcą być w Unii, a z drugiej strony powołują się na regulacje w Unii, jeżeli tutaj jest jakaś ustawa. No, są różne dobrze, teorie nie, sekundę. Spiskowe. To jakie są teorie? Temat. Nie, to proszę mi powiedzieć, dlaczego, mówią, jak nie wiadomo, dlaczego znaczna to część... Chodzi o pieniądze. Mówi pan, że chodzi o pieniądze. Znaczna część... Ja mówię, że być może. No, ja nie mam dowodu, nikogo za rękę nie spotkałem, ale taka nagła zmiana i przecież do godziny 7, dokładnie 18, komisja do rana obradowała i przyszli posłowie Konfederacji i robili obstrukcję. No, pytali, w jakiej wysokości ma być klatka na węża Brauna, albo jak ma wyglądać karmienie ptasznika. Jednego z ich kolegów, to ptasznik to taki pająk włochaty, bo on go karmi też organizmami żywymi, szarańczą, więc łamie prawo. Takie różne brednie opowiadali, wrzucając poprawki co chwilę, a skreślić punkt A, artykuł 1, punkt B, kilkadziesiąt poprawek tego typu, no kilka. No dobrze, ale takich, oni nie chcieli tej ustawy. Ale to jest vacatio legis 30 lat, no absurdalne różne rzeczy. Więc tutaj oni siedzieli do rana wszyscy. No nie, tam zdaje się Sośnierz wyszedł drugiej czy trzeciej w nocy, ale pozostała grupa siedziała i cały czas sypała kamienie i żwir w szprychy, nie tylko piasek. Ale zaraz, sekundę, no jeśli to robiła, to musiała mieć za tym, znaczy musiał za tym stać jakiś ich interes. Ja mówię, że polityczny, pan mówi, że
być może, nie polityczny, tylko polityczny, być może pieniądze. Też, no, bo oni ostatnio, co prawda zawsze o PSL-u mówili, że to lewica, a teraz zawarli sojusz z tą lewicą. Być może idą w ślady Kukiza. Nie wiem, no przecież oni mi nie powiedzą, co za tym stoi. No dobrze. Panu nie powiedzą, nam pewnie też nie bardzo. Wszyscy będą mówić, że chodzi o ochronę polskiego rolnictwa, jakby rzeczywiście ta ustawa była fundamentalna. A to w takim razie proszę mi wytłumaczyć, dlaczego minister rolnictwa nagle rozdarł koszulę, położył się rejtanem i powiedział, że nie, że no, non possumus w takiej sprawie. Ja rozumiem, gdyby to była sprawa fundamentalna dla rolnictwa, ale umówmy się, że tych producentów futer jest naprawdę, i tych, którzy mają te fermy, jest, nie wiem, to jest kilkaset osób w Polsce. Kilkaset, ponad 800 osób zatrudnionych w tej branży. Nie, w branży może być zatrudnionych więcej, tylko goście, chodzi mi o to, że cały tych ferm jest maksymalnie kilkaset. No w fermach to jest ponad 800, 820 czy 840 osób, ale w każdym razie jeszcze do tego połowa to są goście z zagranicy, czyli no tak, to czy dotyczy owak naprawdę znikomej ilości no osób. Właśnie. Co więcej, to proszę mi wytłumaczyć, dlaczego Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości z pierwszego miejsca na liście w okręgu. Myśl, ale dlaczego nie? Bo to jest bardzo ważne. Wrócę do Ardanowskiego. Dobrze. To jest branża, która tak naprawdę jest utrzymywana w dużym stopniu przez państwo, bo więcej jest im wypłacane z tytułu zwrotów podatku VAT niż wpływa z PIT-u. To jest kilkanaście milionów różnicy. Więc z punktu widzenia interesu państwa, budżetu, gospodarki, to jest nic. To w ogóle jest nielicząca się branża, jeśli chodzi o gospodarkę, a w ogóle to nie są rolnicy, no to są hodowcy, którzy wręcz często zatruwają wsie, na których te farmy są położone, bo do mnie do biura z interwencjami, skargami na fermy przychodzili ludzie i mówili, że nie da się żyć wokół takiego truciciela. Natomiast to, ten co akurat do ostatni pana Ardanowskiego, to jest jakby, myślę, połączenie takiej chęci pokazania, że ja odchodzę z tego stanowiska w interesie rolnictwa. No, mowa była w trakcie rozmów o rekonstrukcji, że najprawdopodobniej będzie zmiana ministra rolnictwa, więc być może to jest taka próba pokazania, że ja tu jestem męczennikiem w obronie rolników i jestem odwołany. To może być taka kalkulacja polityczna. Ludzie tak robią czasami. Dobrze, to wiedzą, że już mają odejść, to szukają jakiegoś pretekstu, żeby pokazać, że są męczennikami. To jeszcze jeden temat i wrócimy do sprawy rekonstrukcji, ale jeszcze jeden temat. Kinga Duda została społecznym doradcą prezydenta Andrzeja Dudy. Pan wybaczy, ja tego nie rozumiem. Bo nie bierze za to pieniędzy. Decyzja. To nie, jest no decyzja tak, ale prezydenta, ja wiem, i to jest społeczna funkcja. Wiem, tak właśnie, ale po co? Wie pan, jak to jest odbierane przez ludzi? No proszę, córunię zatrudnia. Oczywiście nie zatrudnia, bo nie daje jej żadnych pieniędzy. No to jest społeczna funkcja. Ale na litość boską, w czym może doradzać córka ojcu, 25-letnia, nawet najlepiej wykształcona? Prawniczka. No tak, ale niech się pan nie gniewa. No, ma pan poczucie, że w prawie doradza ojcu, który formalnie rzecz biorąc jest jednak doktorem prawa? Czyli Kinga Duda tuż po studiach. To jest tak, że naprawdę prawo jest szeroką dziedziną i są specjalizacje wąskie. Niech pan nie broni tak absurdalnie. Co do doradzania, to muszę panu powiedzieć, że ja bardzo często swoich dzieci też o różne rzeczy pytam, bo mają inną wiedzę. Kształciły się w innych czasach. Okej, okay, ale ja pytam swoje dzieci o różne rzeczy. Z komputerem to już od wielu lat swojego syna wołam, jak czegoś nie potrafię zrobić i on to potrafi, ja nie, więc... No, to prawda, wczoraj mój syn... Młodzi ludzie dzisiaj są dobrze wykształceni. Ja... Ale jest pan przekonany, że to właśnie o to chodziło, tak? Że dzieci jestem szczęśliwy, bo często mi dobrze doradzają. Ja bardzo panu dziękuję. Nie zatrudniam ich jako swoich doradców. Właśnie chciałem spytać, czy pan zatrudnia swoje dzieci jako doradców? Czy pan płaci im w biurze poselskim? Nie. A widzi pan, a jednak ale się pan... Ale Kindze też nie płacą. No nie, więc... ja wiem, pan jej nie płaci.
No dobra. Ale prezydent też nie płaci, jakby to jeżeli jest funkcja społeczna, to niepłatna. Tak, dobrze, to powiedziałem to na samym początku. Panie pośle, bardzo panu dziękuję za tę odpowiedź, bo jednak był wątek humorystyczny również w tej rozmowie i za to panu serdecznie dziękuję, bo rozmowa z Markiem Suskim bez tego wątku jest... Jest osobą, z którą nie da się nie pożartować. Nie, a poza tym inaczej rozmowa byłaby nudna. Ja mam taki bardzo życzliwy stosunek do nastroju, życia i opowiada, lubię się uśmiechać. Wolę zresztą zażartować niż... No dobrze. Tak jak zaczęliśmy tę rozmowę, tak też musimy ją kończyć, czyli pożarcie, czas na poważną rozmowę. Ja chciałbym się dowiedzieć, jak to teraz będzie formalnie wyglądało, no bo tak, wiem, pańska deklaracja była bardzo prosta, usłyszeliśmy 10 minut temu, sytuacja jest prosta, że koalicji nie ma. Było wiadomo, jest ważna ustawa, prezes zapowiedział, że będą konsekwencje, kto nie zagłosuje, wszyscy wiedzieli. To proszę mi teraz powiedzieć, dobrze, tak. Kiedy możemy spodziewać się... taką decyzję, poniosą konsekwencje. Kiedy możemy spodziewać się tego, że inaczej, kiedy możemy spodziewać się decyzji władz Prawa i Sprawiedliwości w sprawie posłów PiS-u, którzy zagłosowali przeciw tej decyzji, przeciw tej ustawie? Decyzje prezesa, tak jak mówiłem, najprawdopodobniej jeszcze dziś, a co do kierownictwa, dziś prezes jest w Krakowie, więc myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni to będzie szybka decyzja. W ciągu weekendu zapewne, proszę Państwa, w poniedziałek jak się spotkamy na porannej rozmowie, to już nie będzie tego rządu i w ogóle nic nie będzie. Prezydentem będzie zamach stanu, prezydentem będzie Marek Suski. Co najwyżej będzie rząd, który nie ma większości zaplecza w Sejmie, ale kolejne posiedzenie jest za miesiąc. A jest pan pewien, że te rządy to są... Jestem spokojny. A jest pan pewien, że te rządy to w ogóle są potrzebne? Polska będzie rządzona dobrze, skutecznie przez ludzi kompetentnych. Ale po co? Ale po co? A ministrowie przychodzą, odchodzą. To jest służba. Ale panie pośle, ale po co tylu ministrów? Myślę, że pan by to ogarnął sam. Dziękuję. Jest też kolejny element humorystyczny. No nie, ja nie wiem. Proszę Państwa, ja złożyłem wniosek racjonalizatorski. Byłoby znacznie taniej, gdyby ministrem we wszystkich resortach był Marek Czowski, ale za jedną pensję, żeby ale nie było. To tylko pod jednym warunkiem, że będzie pan szefem mojego gabinetu politycznego. Absolutnie. Proszę Państwa, biorę tę posadę. Żegnam się więc z Państwem. Jeśli nie w poniedziałek nie zobaczycie, to dlatego, że podjąłem służbę Państwu. Będę wami rządził. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję Państwu.